zakupiliśmy dwa obrazy Jana Cybisa i jeden z nich chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Jest to obraz Kwiaty. Jan Cybis to jeden z najważniejszych artystów polskiego koloryzmu. Dla nas szczególnie ważny, bo wywodzi się z województwa opolskiego. Urodził się tutaj pod koniec XIX wieku we wsi Wrublin koło Głogówka. I stąd wiele lat temu muzealnicy zaproponowali, aby właśnie ten artysta miał swoje stałe miejsce w przestrzeniach muzealnych Muzeum Śląsko-Opolskiego. Obecnie kolekcja obrazów Jana Cybisa liczy ponad już 90 obrazów. Do tej pory mieliśmy 90, a dzięki tym zakupom pozyskaliśmy dwa kolejne dzieła. Są one dla nas szczególnie wartościowe, ponieważ pochodzą z wczesnego okresu twórczości. Z uwagi na to, że te kolekcje są bardzo ważne, szczególnie te właśnie pozyskiwane od prywatnych kolekcjonerów. No akurat w tym przypadku udało się pozyskać też pieniądze z ministerstwa. Na 5 wniosków złożonych do ministerstwa, 2 otrzymały dofinansowanie i właśnie ten wniosek kwotą 188 tysięcy, do czego oczywiście województwo opolskie za każdym razem daje wkład własny. Poza dotacjami celowymi i podmiotowymi staramy się właśnie wspierać działania Muzeum Śląsko-Opolskiego. Nam się w ogóle ogólnie marzy w województwie opolskim, aby objąć właśnie takim funduszem, kiedyś istniał Fundusz Opolskiej Zachęty, aby wspierać właśnie lokalnych artystów, którzy też bardzo często są znani, ale i promować ich poprzez ich twórczość właśnie w murach Muzeum Śląsko-Opolskiego, które jest do tego celu i stworzone i ma swoją misję. Obydwa obrazy bardzo cenne, bo powstały właśnie w tym okresie przedwojennym, z którego tak naprawdę tych obrazów artysty nie zachowało się tak wiele. A ten obraz rzeczywiście, jak się na niego popatrzy, jest przepięknie malowany. Tu widzimy to bogactwo palety artysty. Cybis należał do kapistów, czyli do tych artystów, którzy pojechali właśnie w 1924 roku do Paryża, aby tam chłonąć tą atmosferę artystyczną, trochę się uczyć. Wrócił w 1931 roku do Polski. Ta jego paleta się rozjaśniła i była taka dużo szersza. I rzeczywiście ten obraz świetnie pokazuje tą właśnie bogactwo palety Cybisa, kiedy on potrafił właśnie wyciągać bardzo różne odcienie danego jednego koloru, bo musimy też wiedzieć, że dla niego najważniejsze było budowanie obrazu właśnie barwą. O godzinie 17 dla zwiedzających będzie możliwość właśnie wzięcia udziału w takiej prezentacji tego obrazu, to znaczy opowiem trochę o samym obrazie, ale też chciałabym zwrócić w ogóle uwagę na martwe natury w twórczości Jana Cybisa, bo to rzeczywiście taki temat, który obok pejzaży zajmował bardzo ważne miejsce w jego twórczości, więc oprowadzę właśnie tak można powiedzieć tematycznie po martwych naturach, które znajdują się tutaj w muzeum. Dla zachęty powiem, że pokażę też kilka przedmiotów, które można znaleźć właśnie na obrazach przedstawiających martwe natury. Kolejny pejzaż, czyli też ważny temat dla Jana Cybisa, zaprezentujemy w przyszłym roku, co wiąże się z jubileuszem samego muzeum, tej galerii, więc będziemy mieli okazję tak pięknie świętować nasze urodziny właśnie takimi cennymi dla nas prezentami.